Jest kilka rzeczy, które są potencjalnie wydawałoby się, że są dobre, aczkolwiek są tak naprawdę pułapką na ambitnych mężczyzn, w które wiele osób wpada, tym bardziej właśnie tych, którzy chcą jak najszybciej osiągnąć progres, tych, którzy naprawdę chcą posunąć swoje życie do przodu. Jest to coś, co ja wpadłem i wiem, że wiele osób po prostu robi tak samo, bo to wygląda po prostu na to, jakbyśmy faktycznie robili bardzo dużo. I jak faktycznie robilibyśmy, wiesz, że nasze życie się zmienia, aczkolwiek. O co mi chodzi? Chodzi o to, że robimy za dużo. I nie chodzi mi oczywiście o to, żeby robić za dużo tych właściwych rzeczy, tylko robić za dużo różnych rzeczy. To znaczy, jeżeli właśnie jesteś ambitną osobą, to może ci się wydawać, że czym więcej będziesz robił, czym więcej rzeczy po prostu wiesz, że na przykład tutaj Jujitsu, sztuki walki, siłownia. Dieta, nauka języka i po prostu mnóstwo różnych rzeczy, że jeżeli będziesz robił właśnie dużo różnych rzeczy, to że to faktycznie gdzieś tam posunie Twoje życie do przodu, że wiesz, dzięki temu, że dużo będziesz tych rzeczy robił. To, że faktycznie coś tam zacznie się w Twoim życiu zmieniać, bo na to się wydaje się coś takiego, że właśnie wiesz, czym więcej będziesz robił, tym więcej będziesz miał. Aczkolwiek spójrzmy na to w ten sposób i nawet jeżeli nie myślisz o tym ekstremalnie, jeśli nie robisz czegoś takiego w sposób taki ekstremalny, że po prostu robisz bardzo dużo rzeczy, to prawdopodobnie robisz nadal za dużo. I powiem Ci o co mi chodzi. Jeżeli masz kilka rzeczy, które, w które inwestujesz swój czas i energię, to Masz, załóżmy, będzie ta nauka języków, będą sztuki walki, będzie siłownia, będzie jakiś biznes. I tak, każda z tych rzeczy kosztuje ci twój czas, kosztuje ci twoją energię. I kosztuje ci również wkładanie jakiejś twojej kreatywności do tego. I chodzi o to, że jeżeli po prostu wlejesz do jednego swoją energię, do jednej szklanki swoją energię z tą rzeczą, to i swój czas, to inne rzeczy dostaną tego naturalnie mniej. I tutaj możesz, wiesz, zastanawiać się, czy to na pewno w ten sposób, czy wiesz, że w sumie i tak nie robiłbyś tego, i tak dalej. Aczkolwiek chodzi o to, najważniejsze jest zdać sobie sprawę, która z tych rzeczy jest rzeczą najważniejszą. Która rzecz jest tą rzeczą, którą jeżeli wprowadzisz na kolejny poziom, to da Ci coś dużo więcej niż wszystkie inne. Co jest tym priorytetem Twojego życia w tym momencie, który wiesz, że jeżeli zdasz sobie sprawę, właśnie, że. Jeżeli zainwestujesz w to bardzo dużo, jeżeli nawet, wiesz, trochę poświęcisz resztę tych rzeczy i zyskasz więcej energii, żeby przelać na tą konkretną jedną rzecz, to która z tych rzeczy da ci największy progres życiowy, która tak naprawdę najwięcej zmieni w twoim życiu? I ja miałem coś takiego, że właśnie w pewnym momencie złapałem się na taką pułapkę, że właśnie wiele rzeczy gdzieś tam sobie robiłem, czy zapisałem się na jakiś jitsu czy w międzyczasie miałem nawet coś takiego, że słownie gdzieś tam uczyłem się języka, chodziłem na jiu-jitsu, siłownia, plus nagrywanie i zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że właśnie do czego to wszystko prowadzi? Czy naprawdę są rzeczy, czy te wszystkie rzeczy są aż tak bardzo ważne? I zdałem sobie sprawę, właśnie zadałem sobie to pytanie, która z tych rzeczy jest zdecydowanie najważniejsza? I miałem nawet, szczerze nawet, miałem moment, gdzie robiłem nawet jeszcze więcej rzeczy. Był jakiś inny biznes i tak dalej, więc dużo tych rzeczy było. Może niekoniecznie w jednym konkretnym momencie, aczkolwiek było dużo rzeczy. I zadałem sobie to pytanie, co jest tak naprawdę najważniejsze, w czym widzę swoją przyszłość, co mi da największy progres. I zdałem sobie sprawę właśnie, że jest to nagrywanie na YouTubie plus siłownia. I tak naprawdę resztę z dnia na dzień po prostu zaprzestałem robienia. Dlaczego? Bo zdawałem sobie sprawę, że jeżeli załóżmy, będę chciał połączyć te wszystkie rzeczy, to chcąc, nie chcąc, te najważniejsze na tym gdzieś tam by cierpiały, dlatego że, jeżeli wiesz, to jest po prostu naturalne, mamy jakąś, jakiś czas w dniu, mamy jakąś energię, do, do swoją energię, do dysponowania nią w ciągu dnia. Jeżeli będziemy ją wylewać na rzeczy, które są mało ważne, to te duże, najważniejsze rzeczy dostaną po prostu. Tego czasu, tej naszego wkładu mniej. I to jest po prostu naturalne. Nawet jeżeli wydaje ci się, że wiesz, że masz czas na to wszystko, to spójrz na to jeszcze z jednej perspektywy, co moim zdaniem było kluczowe i najważniejsze. To znaczy, jeżeli chcesz zrobić z czymś progres, to to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie czas, który poświęcasz na to, że załóżmy, załóżmy na przykładzie nagrywania na YouTube i na Jiu Jitsu. Nie jest do końca tak, że załóżmy, nagrywasz na YouTube przez dwie godziny. I później idziesz na drudzicu na dwie godziny, i że te rzeczy są kompletnie ze sobą niepołączone i nie wpływają na siebie. To znaczy, żeby robić prawdziwy progres, to potrzebujesz dedykować się tak naprawdę praktycznie w 100% czemuś. Bo jeżeli to byłoby wiesz, dużo tych różnych rzeczy, to brakowałoby ci w sensie. Że myślałbyś, nie ty, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie myślisz o tej rzeczy i rozwijasz ją podczas tego, kiedy ją wykonujesz. Bo pomysły, jakie mogą ci przyjść, to jest też myślenie o tym poza tym. To jest wiesz planowanie czegoś, to jest inwestowanie w to poza samym faktem tym, tej czynności, powiedzmy, nagrywania czy jiu-jitsu Chodzi o to, że jeżeli chcesz czymś być naprawdę dobry i najlepszy, to musisz inwestować w to po prostu bardzo dużo czasu i energii, nawet poza samym faktem tej danej konkretnej czynności, którą wykonujesz. Czyli wiesz, to jest myślenie, planowanie, rozwijanie, naprawdę stuprocentowa dedykacja. Więc jeżeli miałbyś dużo różnych tych rzeczy, to niestety gdzieś tam część twoich pomysłów byłaby o tym, wiesz, jak po prostu udusić kogoś z jak się wyjść z tej po prostu, z jakiejś pozycji, myślałbyś o tym, to jest naturalne, tym bardziej dla mnie właśnie, czym, czym bardziej chcesz być czymś lepszy, czym bardziej Cię coś pochłania, czym bardziej ci coś pasjonuje, tym bardziej naturalne jest, że po prostu myślisz o tym i chcesz być w tym jak najlepszy, więc właśnie przychodzą Ci te myśli, poza tymi poza tymi sesjami danej rzeczy, przychodzą Ci, żeby Cię ulepszyć, więc zamiast tej kluczowej rzeczy, która miałaby Ci przyjść, wiesz, jakiś pomysł na to, jak zbudować ten konkret w tej danej dziedzinie biznesu, jak zdobyć pomysł, jak pozyskać klientów, cokolwiek, coś, co naprawdę mogłoby coś zmienić w Twoim życiu realnie, to wiesz, przez to, że na przykład chodziłbyś na to jujitsu, to przyjdzie Ci pomysł, zamiast tego przyjdzie Ci właśnie pomysł bo będziesz na to inwestował, będziesz o tym myślał, przyjdzie Ci pomysł właśnie, wiesz, jak udusić kogoś, czy coś w tym stylu. Więc chodzi o to, że właśnie czym mniej tych rzeczy mamy, tym więcej możemy w nie włożyć i właśnie kluczowe jest, żeby wyznaczyć sobie taką rzecz i przeanalizować, w czym widzisz swoją przyszłość naprawdę, co jest rzeczą, którą jeżeli wprowadzi się na wyższy poziom, to że faktycznie Twoje życie się najwięcej zmieni jakie są kluczowe rzeczy i polecam, naprawdę, polecam wybrać jedną górę, dwie rzeczy, dlatego, że czym więcej ich będziesz miał, tym po prostu mniej dostaną konkretne te rzeczy, więc uważam, że właśnie to jest jedna z tych rzeczy, która może być potencjalnie pułapką na ambitnych mężczyzn, bo wydawać by się mogło, że właśnie czym więcej zrobisz, czym, wiesz, zaczniesz czytać jakieś losowe książki po prostu, że to ci jakoś pomoże. Zdaj sobie sprawę właśnie, co jest najważniejszą rzeczą, i później zdać sobie sprawę, co w tej rzeczy jest najważniejszą rzeczą do wykonywania. To znaczy, załóżmy, jeżeli to byłoby jakiś biznes, czy nagrywanie na YouTubie, zdać sobie sprawę, co w tej rzeczy jest również najważniejsze do robienia. Bo załóżmy na przykładzie YouTuba, to będzie po prostu nagrywanie. To będzie właśnie spędzanie czasu na przygotowywanie skryptów, nagrywanie, myślenie o tym i inwest inwestowanie czasu. Chodzi o to, żebyś, jeżeli już znajdziesz, co jest najważniejsze co jest najważniejsze w twoim życiu jako powiedzmy kategoria, jaka rzecz, chcesz do czego chcesz dotrzeć, jaki jest twój cel, misja najważniejsza, to później zdaj sobie sprawę co potrzebujesz robić, żeby faktycznie to gdzieś poszło do przodu. Więc podsumowując to wszystko, zdaj sobie sprawę, co jest naprawdę najważniejsze w twoim życiu, a co obiada cię z energii, co obiada twój potencjał i co nie jest tak naprawdę jakoś bardzo ważne, bo Załóżmy, jeżeli zrozumiesz, co jest tą kluczową rzeczą, to zdaj sobie sprawę, że jeżeli wprowadzisz ją na kolejny poziom, jeżeli właśnie zdasz sobie sprawę, co jest tym takim złotym źródełkiem w twoim życiu, to dosłownie wszystko się zmieni. Jeżeli wiesz, nagle zaczniesz zarabiać dużo więcej pieniędzy, czy nagle, wiesz, będzie to coś, co jest naprawdę bardzo znaczące, to wszystko nagle zacznie się gdzieś lepiej. Więc znajdź tą konkretną rzecz i nie trać czasu, swojego cennego czasu na coś, co, w czym nie widzisz swojej przyszłości w czym nie widzisz swojego jakiegoś rozwoju, w czymś, co po prostu miałbyś robić, bo trochę niby jest fajne, ale w sumie, jeżeli to tylko obiada cię z twojego czasu, z twojej energii, po prostu to usuń i przelej to na po prostu to, co jest naprawdę ważne w twoim życiu, bo dzięki temu dużo szybciej zrobisz progres, dużo szybciej wejdziesz na kolejny poziom, a nie będziesz się rozdrabniał, bo często też jest tak, że właśnie jeżeli się rozdrabniamy aż na tyle rzeczy, to tak naprawdę w żadnej nie robimy jakiegoś konkretnego Wiesz, nie robimy jakiegoś konkretnego wzrostu, tylko to jest tak, że tutaj trochę, tutaj trochę, ale finalnie gdzieś tam to jest ciągle to samo. Lepiej zainwestować w coś, jedną konkretną rzecz, skupić się na tym, grindować i wyewoluować tą rzecz jak najszybciej, bo dzięki temu faktycznie twoje życie wejdzie na kolejny poziom. Ja ci dziękuję za uwagę, jeżeli robisz masę, to zapraszam cię na... Pierwszy link w opisie tam znajdziesz 30 przepisów, lifehacki, wszystko co potrzebujesz wiedzieć na temat robienia masy. Ja ci dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć.